Dzień dobry. Projekt Zobacz, Usłysz, Poczuj, teatr dostępny dla każdego, realizujemy w ramach projektu Kultura bez barier, finansowanego z PFRON-u. Tak, nasz teatr, teatr imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, dostosowuje teatr dla widzów ze szczególnymi potrzebami. Dostosowanie polega przede wszystkim na dopasowaniu naszych spektakli, to znaczy nie tyle co dopasowaniu spektakli, tylko uzupełnieniu naszych spektakli o dogodności właśnie dla tych osób. Dla osób niedowidzących i niewidzących stosujemy audiodeskrypcję. Przygotowujemy najpierw skrypt, opracowujemy go na podstawie scenariusza i nagrania filmu ze spektaklu. Później ten skrypt przyjeżdża do nas albo w przyszłości jeszcze będziemy sami robili te skrypty, mam nadzieję. I przychodzi lektor, siada w tej właśnie kabinie i czyta podczas spektaklu skrypt, uzupełniając dialogi aktorów. W tym skrypcie jest przede wszystkim uzupełnienie obrazu. To, co my normalnie widzimy, co się dzieje na scenie, osoba niewidząca albo niedowidząca potrzebuje uzupełnienia tego obrazu. Na przykład, że tak jak ja dzisiaj stoję w czarnej spódnicy, czarnym swetrze i macham rękami. Taka osoba nie widzi, więc lektor dopowiada takie rzeczy. Dodatkowo jeszcze udostępnienie polega na pętli indukcyjnej. To jest znowu udostępnienie dla osób niesłyszących i niedosłyszących, noszących aparaty słuchowe. Mamy całą naszą widownię, tu jeżeli mogę poprosić, całą naszą widownię główną. To jest niewidoczne. Okablowaną pięknie i w każdym foteliku, w którym usiądzie taki widz, będzie bardzo dobrze słyszał. Także cieszymy się, że to jest naprawdę nie tylko malutki kawałeczek wycięty, tylko naprawdę nam się udało taki dosyć duży obszar udostępnić. Dodatkowo uzupełniamy dla osób, które nie noszą aparatów słuchowych, robimy i też tutaj obok tej kabiny siedzi osoba i wyświetla napisy, które wcześniej przygotowujemy i one są wyświetlane na portalu na scenie. Dodatkowo jeszcze będziemy mieli i mamy, bo już jesteśmy w tym pierwszym spektaklu, tłumaczenie migowe na scenie. Siedzi tłumacz migowy z reguły po prawej naszej stronie, tak jak teraz pokazuję, na wysokim hokerku i tłumaczy wszystko, co się dzieje i co pada ze sceny. Także takie udogodnienia robimy w teatrze, żeby Państwo mogli do nas przychodzić naprawdę, naprawdę w szerokim tego słowa znaczeniu nas odwiedzać i odbierać naszą kulturę. Pani Doroto, to jak gdybyśmy mogli powiedzieć, jak to wygląda w praktyce? W praktyce, tak, przychodzą do nas widzowie, jesteśmy po warsztatach z obsługi widowni ze specjalnymi potrzebami, więc zapraszamy widzów. Tutaj u góry rozdajemy, jest stoliczek przygotowany, dzisiaj teraz tego nie ma, ponieważ mamy następne wydarzenie, więc już zaczynamy to przygotowywać się do dzisiejszego, ale jest stoliczek, stoi obsługa i podają odbiorniki do audiodeskrypcji. To są takie malutkie słuchaweczki, które się nakłada na ucho, wiesza się dosłownie, tak jak ja mam tutaj ten mikrofon, to też jest taki do powieszenia dodatkowo do przesuwania głośności, włączenia bądź wyłączenia, no bo każdy ma inny odbiór głośności i potrzebę, prawda? No tak, a jak to wygląda na scenie? Jeśli chodzi o scenę, to jest audiodeskrypcja. Jeśli chodzi o tłumaczenie migowe, dla osób niesłyszących, tam nad tymi schodkami, przy tych schodkach dosłownie, siedzi tłumacz z boczku, absolutnie nie przeszkadzając, nie wchodząc w obraz spektaklu, ale żeby też widział, bardzo dobrze słyszał i żeby był bardzo dobrze widoczny dla każdego widza, który potrzebuje tego tłumaczenia. I w ten sposób sobie tutaj siedzi, proszę zobaczyć. Nie przeszkadzam, prawda? Nie zasłaniam nikogo. I stąd jest tłumaczenie migowe. I tu odbywa się normalnie spektakl, bez żadnych zakłóceń, absolutnie bez niczego. U góry tutaj jest czarny portal, tam są wyświetlane napisy. Na tych spektaklach biorą udział widzowie bez niepełnosprawności, zarówno jak i widzowie z niepełnosprawnościami. I to wszystko się przepięknie uzupełnia i dopełnia. Jeśli chodzi o audiodeskrypcję, to jeszcze szybciutko chciałam uzupełnić. Tutaj jest kabina, ona w tym momencie
wygląda jak normalnie, ale podczas spektaklu, jak są światła na scenie, widzowie tutaj siedzą, to jest taka fajna, refleksywna szyba, że odbija się wszystko to, ja zauważyłam to teraz, jak był Scrooge, opowieść wigilijna i przepięknie była oświetlona cała scenografia, to się pięknie odbijało tam, absolutnie nie zakłócało nikomu i też ta kabina jest wyciszona, żeby widzowie, którzy blisko siedzą, nie słyszeli niepotrzebnych słów, które mogłyby im przeszkadzać. No właśnie, a właśnie, proszę powiedzieć, jak odbierają to widzowie, ci, którzy korzystają z tego? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Były wzruszenia, były łzy, były podziękowania. Naprawdę, to jest bardzo dużo.